Czy rozmiar ma znaczenie? W przypadku monitorów studyjnych jak najbardziej. Problem z monitorami KRK jest taki, że często przykleja im się łatkę monitorów dla początkujących, ponieważ dokładnie tak jak w tym przypadku trafiają do domowego studio. Co oczywiście nie może być dalsze od prawdy. Mówi się, że mają mocno podbite basy, co również nie jest prawdą. Sięgają 40-50 Hz. I ten bas jest bardzo dobrze kontrolowany. Dodatkowo na ekranie z tyłu możemy dodatkowo zmniejszyć bas o kolejne np. 2 dB. Moje studio jest relatywnie małe i bardzo kiepsko wyciszone, więc u mnie ten bas jest zmniejszony jeszcze bardziej. Kiedy postawicie monitor odsłuchowy przy ścianie, nasila się efekt tak zwanego dudnienia, jednak tutaj ten bas jest bardzo dobrze kontrolowany dzięki kewlarowej membranie to ten żółty element, ikoniczny już dla monitorów KRK, są bardzo sztywne i bardzo lekkie, przez co nie wibrują tak agresywnie, jak na przykład porównywalne monitory w tym zakresie cenowym. Oraz bas-reflex, który znajduje się z przodu tych głośników, dodatkowo eliminuje ten problem. Dźwięki wysokie natomiast są czyste i klarowne, jak najbardziej poprawne. Po około dwóch miesiącach użytkowania mogę stwierdzić, że grają dosyć płasko co jest w zasadzie idealne dla monitorów odsłuchowych. Ich zadaniem jest oddać dźwięk dokładnie takim, jakim jest, bez narzucania swojej barwy. Dodatkowo dzięki aplikacji KRK możecie ustawić te głośniki względem słuchacza, regulować equalizer, co prawda za pomocą odsłuchu z telefonu, także tu jest disclaimer. Dużo bardziej zaufałbym swoim uszom przy ustawianiu tych głośników niż tej aplikacji. Używa ona mikrofonu w Waszym telefonie, a więc zależnie od tego, Jakiej klasy mikrofon znajduje się w waszym telefonie, taki będziecie mieli efekt. Przejdźmy do samej budowy. Wspomniane już wcześniej przeze mnie żółte kewlarowe membrany nadają im fajnego charakteru. Obudowa jest solidna, wyświetlacz jest jasny, czytelny, a pokrętło pracuje naprawdę przyjemnie. Fajną rzeczą tutaj jest gąbka na spodzie, redukująca wibracje, więc jeżeli nie stosujecie żadnych podstawek pod monitory, tak jak ja tutaj w tym przypadku używam ISO Acoustics, KRK zapewnia pewien minimalny rodzaj izolacji prosto z fabryki. Na samym ekranie mamy możliwość regulacji głośności, ale również podbicia lub wycięcia niskich i wysokich tonów, a więc można je dostosować do praktycznie każdej wielkości studia czy pokoju, w którym nagrywacie i dumnie nazywacie je studio, tak jak w moim przypadku. Dodatkowo mamy ustawienia wyświetlacza oraz kontrolę na przykład świecącego logo z przodu monitora, także dodatkowe bariery. Te monitory dodatkowo mają funkcję sleep, co oznacza, że same się wyłączają po jakimś czasie. Nie musicie wyłączać ich za pomocą tego głównego master switcha. Po prostu odcinają zasilanie, co symbolizuje wtedy migająca dioda. Z przodu głośnika. Mam wrażenie, że producent tutaj niejako zmusza nas do używania tej funkcji, umieszczając włącznik w niewygodnym miejscu i to z tyłu obudowy, żebyśmy ich po prostu nie wyłączali. Dla kogo są te monitory? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że są to monitory bliskiego pola, a więc kiedy siedzę przy biurku i pracuję z nimi, są idealne. Jednak kiedy tylko się odsunę, dźwięk nie jest już fantastyczny. A więc to idealne głośniki do produkcji muzyki, nie do słuchania na kanapie. Sprawdzą się idealnie w małych przestrzeniach, tak jak moje studio czy na przykład wasz pokój. Jeżeli macie większe pomieszczenie, na scenę wkracza ich większy brat, który oferuje dokładnie to samo, jednak z większymi driverami. Do mojego pokoju i samego biurka były zdecydowanie za duże. Podsumowując, jeżeli szukacie dobrych, Dobrych monitorów odsłuchowych poniżej 2000 zł do domowego studio lub do małego studio, jak najbardziej. KRK Rockit 5G4 to wybór dla Was. I po odsłuchaniu ich przez dobre dwa miesiące mogę powiedzieć, że w tej półce cenowej ciężko będzie znaleźć dla nich jakąś sensowną konkurencję. Niewiele brakuje nam już do 7000 subskrypcji, także będzie mi bardzo miło. Jeżeli zasubskrybujesz ten kanał i dasz łapkę w górę, pomoże mi to zwiększyć swoje zasięgi i trafić do większej liczby osób. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcecie, żebym sprawdził jeszcze jakiś sprzęt studyjny, muzyczny lub cokolwiek. Może macie jakieś sugestie, chętnie przygotuję dla Was takie recenzje. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Hej.